Dzień drugi, czas zacząć. Podróż do Monako już prawie za wami, z waszej perspektywy kilka sekund, z naszej 40 minut jazdy komunikacją miejską, jednak z takimi widokami to żaden problem. Warto dodać, że taka podróż jest również bardzo atrakcyjna cenowo, jedyne euro 50 w jedną stronę od osoby. Znajdując się już w Monako, kilka słów o tym mieście, państwie, a no właśnie, oficjalnie nazywając Księstwo Monako to miasto-państwo znajdujące się nad Morzem Śródziemnym, graniczące po całości z Francją. Na miejscu jest co zwiedzać. Poza spacerem śladem toru odnajdziemy tutaj piękne ogrody, kolekcję księcia Monako, gdzie trzeba przyznać, aut jest naprawdę dużo i robi to olbrzymie wrażenie. Dało mi to też okazję pobawić się trochę DJI-em 360, zresztą zobaczcie sami. Tak tylko, żeby uświadomić, to jest Alberde, czyli główna prosta w Monako, gdzie na samym końcu, tam daleko, jest meta. To. I za tymi straganami jest jakby kolejna prosta. Tam, a teraz idziemy, zakręcają, wracają się tu i patrząc za mną jest meta. Wow! Naprawdę niesamowite. Zupełnie nie widać tego, jak tutaj są rozstawione stragany, jak jest zrobiony pit stop, jak jest ta cała otoczka zawodów, to miasto się, myślę, zmienia nie do poznania. Naprawdę bardzo psuje odczucia z miasta hałas, jaki tu panuje. To jest praktycznie jedna ulica główna, dookoła tutaj są, wiadomo, domy, są te boczne uliczki, ale przez to non stop słyszysz auta, budowę, nie wiem, rozwijany chyba właśnie ten event, co tu będzie związany z jachtami, i przez to człowiek jest tak zmęczony tym hałasem, czego w Nicei zupełnie nie doświadczysz. W Nicei sobie odpoczywasz, możesz się wyluzować, tu cały czas jesteś ingerowany przez jakieś dźwięki, hałasy, rzeczy. Nie jest to fajne do zwiedzania. U góry za to na wzgórzu sprawa ma się trochę inaczej. Jest spokojniej, ciszej, choć możliwe, że to wyłącznie my mieliśmy takie szczęście. Przed wami pałac książęcy, jeden z głównych punktów turystycznych Monako, stąd rozchodzą się również kolejne drogi do kilku popularniejszych miejsc w tym mieście. Znajdziemy tam również park, z którego roztacza się piękny widok na morze. Można tam faktycznie odpocząć. No, potestowałem też Insta, dosłownie 2-3 nagrania, ale już DJI wrócił. No i jesteśmy właśnie nad morzem w Monako. Zobaczcie sobie sami, jak to wygląda pięknie. Odcinek krótki, ale myślę, że treściwy i oddaje to miasto. Nie zachwyciło ono nas na tyle, żeby poświęcać też mu dużo więcej czasu, a myślę, że lepiej przeznaczyć ten czas na kolejny dzień trzeci.